Witam. Wędrówkę na Babią Górę zaczynamy z zawoi Policzne. Tutaj dojeżdżają busiki i autobusy z Krakowa. Praktycznie co godzinę tu mamy Królową Beskidów. Charakterystycznym miejscem tego ostatniego przystanku jest kapliczka zbójecka, która ma, o nie bez kozery powiem, kilkaset lat. Idziemy niebieskim szlakiem. Janki Kumaka Górskiego na szlaku. Woda zimna, ale one są właśnie odporne na dosyć niskie temperatury wody. Babigórski Park Narodowy założony został w 1954 roku, 30 października. Jest jeden z najmniejszych w Polsce, chyba drugi co do wielkości wśród małych. Głównym skarbem tego parku, jak widzicie, jest buczyna karpacka, stara buczyna karpacka, która się tu jeszcze ostała, między innymi oczywiście wśród skarbów. Jest to tak zwana buczyna świeża, nie mylić ze świeżym mlekiem, czy tego typu rzeczami. Wszystkie szlaki kierują się do schroniska na Markowych Szczawinach, prawdopodobnie wszystkie, bo kilka jest takich, możecie ominąć. Z którego to schroniska można udać się na szczyt Babiej Góry, który tak naprawdę nazywa się Diablak. No i jesteśmy. Czarny szlak łączy się po chwili z zielonym. I oto właśnie schronisko na Markowych Szczawinach po remoncie. Wiele osób ma mieszane uczucia w ogóle co do remontu w schronisk. Boją się, że staną się hotelopodobne. I proszę, jesteśmy na rozwidleniu. W prawo żółty szlak zwany Percią Akademików tudzież Percią Akademicką. Podobno godzina 15 to nie jest dużo, natomiast jakość, trudność to już jest inna historia. Nigdzie indziej poza Tatrami nie widać tak dobrze piętrowości w roślinności. Zobaczcie. Tutaj właśnie kończy się piętro Regla Górnego, czyli karłowatych lasów, głównie iglastych, i zaczyna piętro Kosodrzewiny. I tutaj żółty szlak, czyli perć, zaczyna być rzeczywiście trudna. Tutaj kościółki. Mówi się, że gdybyśmy nie mieli Tatr, Babia Góra byłaby naszym najwyższym szczytem w Polsce, Zawoja pewnie byłaby Zakopanem. Natomiast w środkowej części szlaku znajdują się łańcuchy. Za chwileczkę tam się znajdziemy. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego większość gór w Polsce po północnej stronie jest stroma, a po południowej łagodna. Tak są zbudowane właśnie Fliszowo Karpaty. Tak samo wygląda to w Karkonoszach, tak samo wygląda to w wielu szczytach Beskidu Śląskiego, Żywieckiego. I idealnie widać to na Babiej Górze, gdzie właśnie podejście od strony północnej jest takie trudne ze względu na to, że no, ta część północna zawsze szybciej ulega erozji, tak? Osypuje się, powstają szleby, urwiska itd., itd. Idziemy, będziemy teraz sprawdzać, jak trudne są te łańcuchy. Tutaj jest ten najtrudniejszy fragment szlaku. Jak widzicie, średnio wymagający, łamane przez wymagający. Ważna informacja, szlak jest zamknięty zimą, a nawet wiosną. Właściwie od 1 maja jest otwarty. Wydaje mi się, że słusznie ciężko by było po
tych kamieniach wejść tutaj bezpiecznie zimą lub tuż po zimie, a przypominam, jak długo zalega śnieg i lód. Najtrudniejszy, najfajniejszy też fragment. Właściwie do szczytu niedaleko. Klamry i łańcuchy razem wzięte. Zimą praktycznie bez raków i czekanów ciężko tu wejść. Zresztą nie wolno. Piarki i żleby oraz gołoboża. To krajobraz ostatniego odcinka Żółtego Szlaku. No tutaj jest wynik tej erozji, o której mówiłem. A tutaj no półlodowcowe właściwie krajobrazy. Wytłumaczę to troszeczkę później, jak będziemy przy kościółkach. Roślinność alpejska na piętrze alpejskim. To trzecie w Polsce miejsce, gdzie takie się znajduje, po Karkonoszach i Tatrach. Tak samo z łańcuchami, oprócz Tatr i Karkonoszy. Są jeszcze w Pinnach i Górach Stołowych. Jak ktoś z Was wie, gdzie takie trudne szlaki jeszcze w Polsce występują z łańcuchami, to czekam na komentarz pod tym filmem. Być może jeszcze gdzieś są. Jesteśmy. Zobaczcie za mną, jakie tłumy. To i tak jeszcze nic, aczkolwiek mamy długi weekend czerwcowy. W tamtym miejscu, tam gdzieś, o, tam się oświadczyłem swojej żonie kilka lat temu. A trochę dalej widzimy co? Jezioro Orawskie na Orawie. Bardzo fajnie odbija światło, więc jest dobrze widoczne. I średnio widoczne, ale mimo wszystko zarysy naszych Tatr. I tam dalej troszeczkę, na drugim planie niskich Tatr. A tam, jak się przyjrzycie, mało Fatra. A tu oczywiście płaski jak stół teren Kotliny Nowotarskiej. No dobra, to dzięki za wspólną wędrówkę, polecam Żółty Szlak. No za chwilę jeszcze coś Wam pokażę w kościółkach. Obiecałem, że coś powiem jeszcze. Tam jest szczyt Babiej Góry. Tutaj znajduje się Nisza Niwalna, niedaleko kościółków, tam dalej są kościółki. Nisza Niwalna, czy też glacjalna, to coś więcej niż zwykły żleb, natomiast coś dużo mniej niż kocioł lodowcowy. Natomiast one powstają, oczywiście spowodowane są zaleganiem dosyć długo i dużej warstwy lodu. A tutaj kończy się ta górna jakby galeria, czy też piętro tej niszyny walnej i schodzi niżej, i schodzi niżej. Zaraz zobaczycie, jak to fajnie wygląda. Spójrzcie. Wygląda idealnie, jakby stamtąd właśnie zlewał się. Tutaj mamy bardzo podobne do kotła lodowcowego kościółki. To też najniebezpieczniejsze miejsce w okolicach Babiej Góry. Właściwie tutaj urwiska są pionowe. Urwiska, które właśnie kierują nas do tego cyrku polodowcowego. Jeszcze raz pokażę. Stamtąd jakby spływał ten mini lodowczyk tutaj, osiadając się w tym kotle, tworząc, no dzisiaj nazywamy to niszę niwalną, czy też glacjalną. Nie możemy jeszcze powiedzieć, że to jest kocioł lodowcowy, gdyż tutaj ta morena wciąż jest troszeczkę niżej niż dno doliny. Jakby ta, jakby jeszcze kilkaset lat lód tutaj zalegał, byłby niżej, powstałby staw i moglibyśmy mówić o trzecim w Polsce miejscu, gdzie występują kotły lodowcowe po Tatrach i Karkonoszach. Zainteresowanych odsyłam do mojego bloga marcinnowak.eu albo po prostu googlajcie lodowce Babia Góra, tam znajdziecie mój artykuł. A tam w oddali Pilsko, powiem Wam tajemniczo, że tam również znajduje się nisza niwalna, oczywiście troszeczkę mniej pewna i jasna jak tutaj. A gdzie dokładnie, to już pozostawiam to miejsce do odnalezienia Wam.